Czy wszyscy mają opłatek? Nie wiesz? Dobra, Sandra, to zdrowia, szczęścia, pomarańczy, niech ci łysy nago tańczy. Nawzajem, Agata! Ale ja nie chcę, żeby łysy dla mnie tańczył. Dziewczęta, zdrowych i spokojnych! Tobie też, Adi! Spokojnych świąt! No bez was takie będą. No, Żaneta, życzę ci, żebyś zawsze miała obok siebie swoich przyjaciół. Nawzajem, Julka. Trochę bezczelnie, biorąc pod uwagę, że ona ich nie ma, Żaneta. Wiem. Nie zmieniaj się, Żaneta. Nawzajem, Adi. Tobie, Sandra, życzę, żebyś w końcu zmądrzała i żeby nie leciało na ciebie pół szkoły. A ja tobie życzę, żeby ktokolwiek z tej szkoły na ciebie poleciał. Agata. Ja pierwsza, Żaneta. Okej. No więc życzę ci, żeby ci się układało z Tomkiem, żebyście mieli małe wampirki. Agata! No co? Dzięki, Agata. Życzę ci, żebyś w tym roku była trochę mniej oderwana od rzeczywistości. Nie rozumiem. Nieważne, nawzajem, Sandra. No i to mi się podoba, Żaneta. Krótko i na temat, nawzajem. Agato? No wykrztuś to z siebie, Julka, śmiało. Wesołych świąt. Trochę powiało nieszczerością, no ale okej, wesołych. Skoro już wszyscy złożyli sobie życzenia, mi jeszcze Adi nie złożył. No skoro nalegasz. O, to może być ciekawe. Wszystkiego, czego sobie zapragniesz, Julka. No, żebyś tego Adi nie żałował. A w sumie to czego ty pragniesz, Julka? No, Adiego? Boże, Adi! Tylko się przez ciebie opłatkiem zadławił.